Witam serdecznie. Szanowni Państwo, chciałem za pośrednictwem Państwa wesprzeć Witolda Zembaczyńskiego. Będę w nadchodzących wyborach parlamentarnych głosował za zmianą, ale nie byle jaką zmianą. Warto głosować na zmianę na lepsze. Myślę, że warto, aby Opolszczyzna miała wreszcie aktywnych i też wyważonych parlamentarzystów, takich, na których mieszkańcy województwa, mieszkańcy Opola będą mogli liczyć. Uważam, że w natłoku populizmu, który w tej chwili wylewa się praktycznie z każdego medium, z każdej obietnicy wyborczej, z każdego spotkania, w natłoku tych wszystkich złych tendencji, które widać, warto postawić na rozsądek, na wyważenie, na ludzi, którzy będą głosować za rozwojem gospodarczym, za racjonalnością, którzy będą wspierać przedsiębiorców. Taką osobą jest Witold Zembaczyński. Mówię to odpowiedzialnie, bo znam go, od dłuższego czasu współpracujemy, wspieram je w realizowaniu polityki miejskiej jako szef klubu radnych, który wspólnie ze mną jest inicjatorem i kreatorem wielu wydarzeń w mieście i chciałbym, mając pewność co do wartości dobrego kierunku tej rekomendacji, zaapelować do wszystkich osób, które poparły mnie w ostatnich wyborach samorządowych, wszystkich osób, które uważają, że dzisiaj polityka w mieście idzie w dobrą stronę, o poparcie Witolda Zembaczyńskiego w wyborach do Sejmu. To świetny kandydat. Będę głosował na Witolda w najbliższych wyborach. A Patryka Jakiego pan nie wspiera, bo on pana wsparł rok temu? Wspieram również Patryka Jakiego. Zastanawiałem się rzeczywiście, jak wybrnąć w tej sytuacji, w której jest wielu młodych, dobrych kandydatów do parlamentu i myślę, że widać w moich działaniach głosowanie za tą zmianą, niepopieranie tych, którzy zawiedli i nie spełnili swoich obietnic wyborczych i ci kandydaci, których wspieram w wyborach, to są kandydaci, którzy niosą za sobą tą dobrą zmianę. Podzielimy się głosami. Moja żona zagłosuje na jednego kandydata, ja zagłosuję na drugiego, ale głosujemy za pozytywną, dobrą zmianą dla Opolszczyzny, za ambitnymi i naprawdę pracowitymi ludźmi, którzy sprawią, że będziemy mieć taką dobrą reprezentację w Sejmie, taką, na którą ja jako prezydent miasta będę mógł liczyć na wsparcie w różnych zabiegach o środki i wsparcie dla miasta z poziomu centralnego. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za ten fenomenalne wsparcie. Ten głos poparcia jest dla mnie szczególnie istotny i ważny, dlatego że dobra współpraca. Wracając do wątku, bardzo dziękuję panu prezydentowi za to szczególnie istotne dla mnie wsparcie. Ten dobry przykład współpracy w mieście jest gwarantem mojego zaangażowania w sprawy miasta, w sprawy regionu, w sprawy województwa i mam zamiar ten dobry przykład pracy przełożyć na poziom centralny i jeżeli obdarzą mnie Państwo zaufaniem i udzielą mi swojego głosu, obiecuję, że to, co robimy w mieście, przełoży się na wymiar województwa i liczę na spotkanie 25 października. Dziękuję uprzejmie.